Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile, a dzisiaj mecz Polska-Barcelona, ale zanim zaczniemy odcinek, chciałem was zaprosić na mojego Instagrama, który gdzieś wam tutaj się wyświetli, fajnie jakbyście tam wbili. No i słuchajcie, losowanie oczywiście zestawów startowych będzie w tym odcinku, także też was zapraszam. No i słuchajcie, pobawimy się dzisiaj meczykiem Polska kontra Barcelona. No wiadomo, że tak naprawdę taki mecz no nie ma szans, żeby był, ale w FIFA Mobile jest wszystko możliwe. Także słuchajcie, pozostał mi tutaj, jak widzicie, ostatni mecz z Barceloną, więc sobie go rozegram. No i zobaczymy, czy uda mi się wygrać reprezentacją Polski, którą robiliśmy ostatnio na live'ie, czy uda mi się pokonać Barcelonę. No jestem strasznie ciekawy. A, zapomniałem, miałem otworzyć jeszcze, ale dobra, to po tym meczu otworzymy, odbierzemy nagrodę. Tutaj, no Messi, Suarez w ataku, no i ciekawy jestem, czy uda mi się wygrać. Więc ciśniemy, standardowo przegrywam 1-0. No i zobaczymy, czy uda mi się pokonać Barcelonę właśnie reprezentacją Polski. Fajnie, bardzo mi się podobał ostatni live, było naprawdę mega. No i tutaj lewy już próbuje się przecisnąć przez obronę Barcelony, ale no niestety nie udało się. Zapomniałem, bo miałem odebrać sobie tutaj nagrodę w Champions League. No ale na razie skupmy się tutaj na meczu. Grosik rusza do przodu. Podanie tutaj do... Tam był Zieliński. O, chyba będzie mi tu gorzej. Powiem wam szczerze, że jakoś nie jestem przyzwyczajony do grania formacją 4-4-2. Zawsze grałem z trzema napastnikami. No ale dobra, zobaczymy, może się uda. Może się uda, oczywiście moja drużyna no jest troszeczkę słabsza. Ale Piątek ruszył do ataku, tu do lewego, lewy do Zielińskiego. Zieliński idzie do przodu, ale no niestety, ale może coś jeszcze z tego będzie? Nie, nie będzie. Umtiti odebrał mi piłkę, ale tu jeszcze Zieliński. Do Lewandowskiego, Lewandowski, niestety. Linetti, ale niestety nie udało mu się odebrać tutaj piłki. No coś mi się wydaje, że będzie ciężko pokonać tutaj Barcelonę. Ale spróbujemy. Mamy jeszcze, która jest? 74. minuta. Ile wyrusza do przodu? Tutaj jest Piątek do Grosika. I Grosik rusza już do ataku, ale no niestety... Nie, udało mu się, dobra. Jest... O kurde, co za podanie. Masakryczne. Piątek! Mamy 1-1. A tak w ogóle ten odcinek nagrywam w piątek. Tylko jeszcze nie wiem, czy wam wrzucę go dzisiaj. Czy wrzucę wam go w sobotę, a postaram się dzisiaj, co ja taki jestem malutki. Dobra, trzeba strzelić jeszcze jedną bramkę, mało czasu zostało, tutaj ten mecz muszę wygrać, bo dogrywki tutaj no nie będzie, ależ tutaj się rozpędza, kto to jest, nie widzę, tu Piszczek odebrał piłeczkę elegancko. Dobra, no ile mi zostało, chyba niestety nie zdążę. Ale przynajmniej mamy remis, słuchajcie. Przynajmniej jest remis, więc tragedii nie ma. No może zdążymy. Piątek. No niestety nie zdążyłem. Przepraszam. Nie udało mi się. Trudno się mówi, ale może spróbujemy jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Ja sobie dam szansę. No i może teraz mi się uda. Także wolałbym grać z trzema napastnikami, jakoś z dwoma mi tak coś kiepsko to idzie. Nie wiem czemu, ale tak przyzwyczaiłem się do innego ustawienia. Dobra, próbujemy jeszcze raz. W pierwszym spotkaniu był remis. 1-1. Zobaczymy jak będzie w drugim. Grosik tutaj już do Rybusa. Rybus do Piątka, ale no niestety. Okej. Okay. Co to miało być? To miało być podanie, a nie strzał. Linetti myślał, że strzeli z połowy boiska, ale to nie z Barceloną. Ależ tutaj Suarez pięknie zamieszał. Pazdan do Zielińskiego. Zieliński do Lewandowskiego. Tam z przodu biegnie już Linetti! No gdyby przeszedł, to byłaby szansa na bramkę, ale tu jeszcze lewy. Lewy przy piłce. Zieliński! No i bramkarz broni. Dobra, szansa z rzutu rożnego. Tutaj chyba jest Glik, tak? To jest Glik z przewrotki. Taka trochę dziwna ta przewrotka, ale no niestety nie wpadło.
Oj, coś czuję, że ciężko mi tu będzie wygrać. Gdybym grał pewnie tamtą drużyną, to bym wygrał, bo no kurczę, no nie jestem przyzwyczajony, ale będę się starał. Staram się, jak mogę. Ach, Rybus pięknie odebrał tą piłkę. I tutaj do lewego. Lewy do Zielińskiego. Zieliński nie ma spalonego. Jest, jest 1-1. 1-1, 71 minuta. Wow, ale go zatrzymałem, widzieliście to? Dobra, pomińmy sobie tą powtórkę, lećmy dalej. Jeszcze trochę czasu mam, więc może uda mi się jeszcze strzelić drugiego gola. Byłoby fajnie. Błaszczykowski na aut. A jakbyście chcieli, chcielibyście, żeby taki mecz naprawdę był? Fajnie by było, co? Ale no niestety to jest niemożliwe. Co ja z tym niestety? Kurde, Sebek, ogarnij się. O, elegancko, Zieliński, znowu Zieliński. Do Linety. Linety do Piątka, Piątek, ale niestety zablokowany. No ale jeszcze jest szansa z rzutu rożnego, słuchajcie. Podanie będzie do Glika. Nie, to Piątek. Ach, nie tak to miało być. No ciężko, powiem wam. Chyba będę musiał zmienić drużynę. W sensie na tą moją. Ale próbujemy, próbujemy. Lewy, lewy. Obyś to strzelił, gościu. Będzie szansa na bramkę. Jest, jest. Gol, gol, gol. Przepraszam. W ogóle tak się cieszyłem, jakby to naprawdę było. Dobra, mamy 2-1 i już raczej nic nie powinno się stać. Tutaj pięknie mamy 2-1, wygrywam z Barceloną za drugim podejściem. No i zobaczcie, tutaj to był chyba pazdan. Okej, odbiorę sobie nagrody i jeszcze jedną mam nagrodę, zaraz zobaczycie jaką. Ciekawe, czy coś fajnego mi wpadnie. I co my tutaj mamy? No dobra. Przechodzimy teraz tutaj. Pamiętajcie, że już niedługo rusza Round of 16. No i dobra, ja tutaj zacząłem robić dół, więc zobaczmy 50, mam 55, zobaczymy, no tu wyskoczy jakiś piłkarz 70+, albo prawdopodobnie może wpaść to, co widzicie teraz na ekranie. No taki Ter Stegen by mi się przydał, powiem wam. Dybale mam, Hamesa też. Dobra, zobaczmy, co tutaj wpadnie. No pewnie jakaś lipa, no to wiadomo co, nie? Dobra, co jest? Oho, okej. No dobra, zawodnik z Ajaxu. No przecież no wiadomo, że tutaj nie wpadnie nic innego. No ja nie mam szczęścia. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. A nie, zaraz, 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 momencik. Jeszcze losowanko, także zapraszam was teraz na losowanie dwóch zestawów startowych z FIFA 365 2019. Dobra, teraz przechodzimy do losowania tych oto dwóch zestawów startowych z FIFA 365 2019. Trzeba było napisać w komentarzu Panini. A jeżeli ktoś jeszcze napisał, co Sebek najbardziej lubi ze słodyczy, to dostanie ode mnie jakąś niespodziankę, więc wylosujemy sobie teraz dwie osoby. Tu mamy ten filmik, gdzie dostałem tą przesyłkę od Panini. No i kopiujemy sobie link z filmu, wklejamy go oczywiście na tą stronę, żeby nie było, że wiecie, ja sobie wylosowałem kogoś sam. No i dobra, przechodzimy dalej. Teraz musimy chwilkę odczekać. Brum, 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 brum. No i mamy 484 komentarze. No i losujemy pierwszą osobę. A jest to, uwaga, Dawid Golan. Oczywiście napisał Panini. Także to jest pierwsza osoba. Oczywiście pod tym filmem będzie link do mojego fanpage'a i tam bym prosił, żebyś napisał mi swoje dane do wysyłki. Nic więcej nie napisałeś, więc dostajesz tylko zestaw startowy. Chyba że napisałeś osobno, bo widzę, że są trzy komentarze, ale miało być w jednym komentarzu. A teraz będzie druga osoba, która dostanie ode mnie ten zestaw startowy, a jest to... O! Dorota Seweryn i napisała Panini, a lubisz najbardziej ze słodyczy Kinder Jajko. No niestety to nie jest Kinder Jajko, a prawidłowa odpowiedź, bo już teraz mogę powiedzieć, oczywiście Kinder Bueno. Nieraz o tym mówiłem i nieraz pewnie też jadłem na jakimś filmie. Zresztą
pewnie zauważyliście. Także niestety to nie jest Kinder Jajko, niespodzianka, a Kinder Bueno oczywiście. Dobra, także Dorota i ten wcześniejszy, Boże, już zapomniałem jak się nazywałeś, bardzo proszę, żebyście mi napisali pod tym filmem dane do wysyłki i te dwa zestawy startowe lecą właśnie do Was. Znaczy jeden dostanie jeden zestaw, drugi dostanie drugi zestaw. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, może jeszcze Wam się pokażę na chwilkę, czemu by nie? Będzie mnie widać tutaj czy nie? O, no i jestem. Także pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia i pa pa!